Wychodzicie na ulicę Nowego Jorku. Dookoła gwar. Z drugiej strony bardzo mokre chodniki, nawierzchnia. Ostatnie deszczowe dni dawały się bardzo we znaki. Zwiastun zimy i pewnej rocznicy, która nadciąga nieubłagalnie wręcz. Natomiast wy widzicie wysokiej klasy samochód. Mhm. Faktycznie jest on pięcioosobowy. Na pewno jest kilka półek wyżej niż Ford T, odpalany na siłę woli i modlitwy. Automatyczna skrzynia biegów. Zadbany. Widać, że niektóre elementy, mimo tego, że seryjne, to wyglądają dokładnie tak, jakby wyjechały minutę temu z salonu. Zadbane, wyczyszczone. Piękne auto. Wyciągam kajecik i zapisuję tablice rejestracyjne. Jasna cholera, ale fura. Tu gdzie zaparkowałaś? Tutaj. I właśnie podchodzę do tego samochodu. O! Siadajcie. O. Tak. Kucam przy tych opon. O! Mhm. Tak troszkę butem wciskam. Vito, tak się nie schylaj, bo ci w krzyżu łowalnie. Jestem zręczny. Dobra dziecina, nie? Jest kiedy bestia. Ja się w ogóle nie znam na samochodach. A jakby tak troszkę przedłużyć, to byłaby karawana fajna. Szybka. Fargo też są robione, więc... Ile to ma tych... Karawana. Tak, delikatnie... Ile to ma tych w bagażniku miejsca? Dość sporo. Mogę zobaczyć? Spoko, podchodzę i otwieram. Otwieram bagażnik. Jak duży jest bagażnik? Jest naprawdę, jest na, naprawdę no, duży. Teraz możesz powiedzieć mi na litry. Dobra, nie wiem, tam 500 litrów. O, 2, 3, 5. 4, 5, spokojnie. 4, 5 z czego? 4, 5 czego? Z Włoch. Nie planuję i zamykam. Zamykam klapę, ale tak mówię, tak przechodzę, po prostu widzicie, jak zakochana jestem w swoim samochodzie i mówię, ach, tak, mówię, te elementy składał mój kolega Bill. A tą skrzynię... Matt. No, Bill. Ciekawość zawodowa. Okay. Mechanik. Właśnie, zawodowa, bo... Też jesteś mechanikiem? Nie, jestem ze Stowarzyszenia Dozorców Amerykańskich. Nie będę nikim. Jestem tam kluczowym członkiem. Jego cechą zawodową jest ciekawość. Okej, okay, dobra. Bill, po prostu Bill. Bill mechanik, tak zapisałem. Tak, z Detroit. Jakiego koloru jest to auto? Jest czarne, ale widzicie, że niektóre elementy są chromowane. To jest jedyne, na co zwracam uwagę, na kolor auta. Tak, jest czarne, znam. Ale taki, ten lakier jest taki jakby, ta czerń jest głębsza niż to, co normalnie widzicie na ulicach. Hmm. Zaczyna się to bardzo ładnie komponować z tym, że jako, że już mamy końcówkę roku, już robi się ciemno. Więc aura przygnębienia jest ładnie przełamana przez to, jak odbijają się w karoserii, w chromowanych elementach światła miasta. Mhm. Więc tak, no, zapraszam, gestem zapraszam, żebyście wsiedli do samochodu. Ja sobie z tyłu siodę. Ja też. No. Za kierowcą. To ja shotgun. Shotgun, dobra. Ja za kierowcą, bo słyszałem, że taki odruch jest naturalny, że jeżeli mielibyśmy się rozbić, to kierowca ratuje siebie. Więc mnie też uratuje. No, tak, średnio. My powiedzieli. Takie słyszałam, bro. Wiesz co, nie wiem, czy Billy by w ogóle dopuściła do takiej sytuacji. No, widać, że rozmawiamy z profesjonalistką, zawodowcem. No dobra, no okej, okay, no siadam tutaj, tak, dobra, to siądę z długi. Spokojnie, mówię, spokojnie, prowadzę od momentu, kiedy mój wiek osiągnął liczbę dwucyfrową, więc jakby... Od 10 lat? No, jak skończyłam 10 lat, tak. No. Więc zapraszam. Od czasu, kiedy wpadła do dziury i stwierdziła, że woli się poruszać inaczej, niż tak. Biegać. Bo właśnie przez nią mam taką bliznę. Mówię, a nie będę zadzierać spodni. I opowiadam wam o bliźnie na kolany, którą nabyłam przez to, że Almeda kopała dziurę razem z Joelem Kowalskim. Mm-hmm. A ja po prostu biegłam i zauważyłam i w nią wpadłam. To Joel był kiedyś na tyle zręczny, że kopał dziury? On robił coś w ogóle fizycznego? No właśnie, i nie spocił się? Spocił się. Spocił się bardzo. Czyli to jest... Bardziej się spocił na wieść, kiedy moja matka zobaczyła, że mam rozwalone kolano. Też bym się spocił.
Bawiliśmy się w wykopaliska. Aha. A, to stąd zamiłowanie do archeologii i zabytków. Dobra, no może ruszajmy, można pogadać po drodze. Mam też rację. Wsiadam i odpalam i widzicie, że wnętrze jest bardzo luksusowe, że deska jest na przykład drewniana. Przede wszystkim nie trzeba z zewnątrz odpalać tego korbą. Odpala się w środku. Diabelstwo. Bo ja już tak jedną nogą wysiadałem, że... Co? Siadaj, siadaj! To, to nie jest Fordzik. Masz w środku korbę gdzieś tu? No tak, w stacyjce. O, takie modele tak. Już myślę. No, wrzucam bieg. To jest automat. Zwalniam ręczny. Silna. Ruszacie przed siebie. Ja pamiętam jakieś jakaś... Silna samochód. Nie silna, Billy. Bo pamiętasz jak Ford, jak trzeba było zaciągać ręczne, to Amy nie dawała rady. No to co zamiast. A, to trzeba było Linkę jednym słowem tam wymienić. No to trzeba Joelowi powiedzieć. Znaczy, jak kiedyś wróci. Nowy Jork jest zatłoczony. Irytujące jest to, że prawie nikt nie potrafi tutaj jeździć. A najgorzej ci, którzy jeszcze korzystają z koni i nie mechanicznych. Od czasu do czasu, zajeżdżając ci drogę, widzicie, że ręce są mocniej zaciśnięte wtedy na kierownicy. Billy ewidentnie nie jest przyzwyczajona do tego, jak Nowy Jork dalej jest jeszcze w rozkroku między poprzednią epoką a współczesnością. Jak widzę to, też widzicie w pewnym momencie, że po prostu prowadzę dosłownie jedną ręką, jestem oparta o szybę. Prowadzę w ten sposób z takim, z widoczną frustracją i w pewnym momencie otwieram okno korbotronikiem, wychylam się i zaczynam krzyczeć coś na kierowcę, który akurat zjechał mi drogę. Koleś tylko się wychylił. Co je... O kurde. No! Baba za kierownicą? O matko, przeżegnał się, wrzucił tak, bieg i ruszył przed siebie. No to nie jest częsty widok. Jeszcze. Jedziecie w stronę cmentarza Greenwood. Matt nie omieszkał na każdym zakręcie mówić teraz w prawo, teraz w prawo. Vito przyglądał się od czasu do czasu kłócąc się, że teraz tu, teraz tu. W końcu dojeżdżacie. Metalowa brama. Widać łunę świateł, które dochodzą z samego cmentarza. Są to znicze. Doskonale znasz ten widok. Twoje oczy są wręcz dostosowane do tego, by poruszać się przy takim oświetleniu. Samochodów żadnych zaparkowanych przed. Cisza i spokój. Aż miła odmiana od tego gwaru, który panował w centrum Nowego Jorku. Zajeżdżacie, parkujecie. Jesteście przed. Więc zamykam samochód i wsadzam ręce w kieszeni. No, ja muszę wysiąść jeszcze, czekaj. Już wysiedliśmy? Czy jeszcze nie? Ja jeszcze nie zdążyłem. Vito, musisz być... Sorry! Wysiadłem. Jego mocą stroną jest to, że jest zręczny, a nie szybki. Po prostu mu się tam za bardzo spodobało pewnie. No fajnie to wygląda. A tak widzę ostatnio Vito, tak... 3 kilo ci się... 30... 15 funtów ci się przytyło. Mi się, Mati, wydaje, że ty masz o chyba 3-4 minuty za długo kompletne uszczerbienie. Ja wiem, że pierdolę. Ale to jest wszystko dlatego, że Joel zostawił pełną lodówkę. Mam słabość do kiepka. A pączków? Czy czego? Do pączków nie. No, pączki dobre, no ale słodkie takie. Tak jak kiełbasa. Simi kiepko. No. Nie wiem skąd w sumie, nie pytaliśmy skąd ona jest. No nie, z Odjuriego. Z Polski? Nie, że to z Polska kiełbasa? Chyba tak. Na pewno jest rozpuszczalna. W ustach? Tak. Jaka? Kiedyś... A, dobra, Amy ci kiedyś pokażę. Stoję z rękami w kieszeniach, tak się rozglądam. No to co robimy? No wchodzimy, szukamy... Eckharta. Poznasz go, wspaniały mężczyzna. Taki jest was znajomy, rozumiem. No tak. Więcej niż znajomy. Kiedyś nam bardzo pomógł, jak trafiliśmy do więzienia. Ja tam pracowałem. Ile jeszcze się o tobie dowiem? Jejku! Bili. Ale to było przypadkiem, to było niesłuszne i dlatego wyszliśmy... To reszta była planowana, rozumiem? No nie, no właśnie. Jak jest ten taki kanciapa, tego gościa,
Świeci się tam? Tak, oczywiście, że się świeci. Koniecznie przechodzimy koło tej kanciapy. Zaglądasz do środka, widzisz waszego starego znajomego. On nas stróża. Nie kojarzy pewnie. Nie, raczej was nie kojarzy. Kiwnął głową od razu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Państwo dobry do kogo? Wieczór. Szukamy tego z Hobo. A. Tego, co nawiedzał tutaj. Ten zapałkowy chłopczyk. No nie wiem, czy taki chłopczyk. Chłop od zapałek. Chłopiec z zapałkami? Tak, chłop z zapałkami. Bez zapałek. To z czym w końcu? No z potrzebą zapałek, no. Czego nie rozumiesz? Gazet nie czytasz? To kogo szukacie? No jest ten gość. Który? No ten, co zaczepia ludzi i prosi o ten. Ogień. No. To zna. No. To tam będzie. Dziękuję, gracias. Amigo. Vito Surendina, tak? Nie, no, no. Odchodzę. Odnosisz absolutnie niezaprzeczalne wrażenie, mm-hmm. że on się z nim bawi. Mm-hmm. Znaczy, wie, kim jest ta osoba. No. I tutaj dochodzi do jakiejś gry pomiędzy Vito a tym strażnikiem. Sztucham Almedę. O co tu chodzi? Myśmy już odeszli? Tak. A wiesz, to był ten, co Vito go powalił. Dlaczego go powalił? No, bo musieliśmy tutaj przyjechać. Bo wtykał nos nie w swoje sprawy. I chcieliśmy się dostać do jednego grobowca, a to trochę wydawało dużo dźwięków. A. I on przyszedł. Ale nie jesteśmy hienami cmentarnymi, żeby nie było. No Vito tam oskarżali parę razy, ale... Tak parę kroków przed nimi i teraz o taki granitowy krzyż. Wszelka, Vito. Idę dalej. Idziecie tą samą drogą, którą szliście tamtej konkretnej nocy. Konkretnej nocy, gdy trafiliście na nie ten cmentarz, na którym coś się działo. Ale spokojnie, jakby pod wpływem waszych decyzji i tak coś się zaczęło tutaj dziać. Przynajmniej dla dwóch osób. Z daleka słyszycie... C, c, c. Cykany na cmentarzu. Nie, to chyba zapałka. Płomień sprawiedliwości. O kurde, to mu się udało nawet. To mu wyszło. Widzicie, jak na jednym z grobowców, wręcz w europejskim stylu grobowców, dużych z płytą, siedzi mężczyzna. W wyjątkowo brudnym garniturze ma marynarkę zawieszoną na krzyżu, podwinięte rękawy białej koszuli, która ma kilka zacieków wyglądających, jakby uplamił się kawą i nie zmieniał tej koszuli od dłuższego czasu. Twarz jakby znajoma. Eckhart, który pomagał wam do tej pory, oświetlony przez zapalniczkę podpalającą papierosa, ale długa, niezadbana broda. Odpala papierosa, zaciąga się i patrzy w stronę księżyca. Co idziemy? Ktoś tu pali. Czy to nie Don Dino Dale Eka? Powróciły koszmary. W liczbie 3 i jeden nowy. Czyli nas pamięta. Czyli jeszcze jest dobrze z nim. Wydostałeś się. Odwraca się. Też zapalam. Wydostałem się. Wyrzuca papierosa i wyciąga kolejnego. Odpala. Co ty tak tu... Często jesteś na tym cmentarzu, aż piszą o tobie. Co się dzieje? Gdzie on mnie piszą? W kartotekach. W gazetach. Tym razem. Gazety to echa dusz, które dawno straciły wątek. No nie, ale i ktoś musi to uporządkować na maszynie do pisania. A wiesz pan co? One są ciężkie. O, zdecydowanie są ciężkie. Panie Eckharcie, ja mam jedno ważne pytanie. Jak pan się czuje? A, myślałem, że dokąd zmierzamy. Myślę o tym od dawna, mogę opowiedzieć co nieco. Nie, to pierwsze. Jak pan się czuje? Jak zawsze. Beznadziejnie, zawiedziony, smutny i inne słowa, które brzmią równie depresyjnie. No czekajcie, ja się znam na cmentarzu. Kogo opłakujesz?
upadły detektywie? Po pierwsze, upadłe to jest społeczeństwo. Jestem jedynym promieniem nadziei, rzucanym z latarni, którą już dawno ktoś przestał serwisować. Czyli kogo? Dawno się nie byłem. To chciałem powiedzieć. Dobra, to jest ktoś tu na tym cmentarzu od ciebie? Że z rodziny? Nie wiem, może znajomy? Nie, już dawno porzuciłem wszystkie znajomości. Nie rozmawiam z nikim, kogo miałbym znać. A rodzinę? Rodzina. Gdzie pan ma? Ojca? Ojciec. No? Była taka figura w moim życiu, ale krótko. Wyniósł się gdzieś daleko, gdzie ludzie jeżdżą konno. Przed siebie, na boki, ale nigdy ku przyszłości. No to może się jednak nie znam tak na cmentarzu? Co was tu sprowadza? No chcieliśmy sprawdzić, co u ciebie. No, ty pomogłeś nam kiedyś, może i my możemy tobie pomóc. Przeciera oczy? Teraz pamiętam. To wy, gagatki. Tak, ja ci groziłem. Wspaniale. No, rozmawialiśmy przez telefon, ty byłeś w szpitalu. Ryby. Tak, żaby. Śmierdzi. Wyciągnąłeś nas z więzienia. Spaloną żabą. Co? Wyciągnął nas z więzienia. No. I jeszcze pamiętam. Ten deszcz żab był przed komisariatem? No to mówię, żaby. Tak. A czemu spalona? Bo miałem miotacz ognia. Mhm. A. No tak, spalił. Uwielbiam zapach spalonej żaby o poranku. I twoja miotła się wtedy spaliła. To był wieczór, ale ten. No, daliśmy radę. Dzięki, że tam zataiłeś. Nie mam problemu. Od pewnego czasu mam pewne problemy z pamięcią. Jedyne, co pamiętam, to kodeks karny. Dobra. I cywilny. Ale skoro nas znasz, to na kodeks karny, no nie, że coś na nas. Przypomniałem sobie was po zarzutach. Aha, czyli tak to działa. Człowieka zarzuca. Człowieka poznasz po zarzutach. Tak zapiszę mawiają. Sobie. Tak mawią mój ojciec. Nomen omen. Omen sprawiedliwości. To ja. Nomen omen. Tak. A zatem. To wy byliście tymi paranormalnymi śledczymi. Jedynymi osobami, które w Nowym Jorku rozumiały, dokąd zmierza ten świat. Do upadku. Który można tylko spowolnić, ale nigdy powstrzymać. I konsultantami też byliśmy. No powiedzmy, że jesteśmy takiego zdania. Niewiele, nie wszystko rozumiemy. Chcecie mi pomóc pobić człowieka? Jak trzeba. No, zawsze. Za mną. Tym razem człowieka. No. Nazwać go człowiekiem to jak nazwać świnię matką. Nie wypada. Maciora. Maciora. A jakby jeszcze ten człowiek wróbel się nazywał, to już wróbel. No dobra, idziemy, no jak trzeba pomóc, to chyba idziecie jesteśmy to winni. Idziecie kawałek za Eckhartem, idziecie w stronę mauzoleum, które też już doskonale znacie, zwłaszcza przez to, że Joel próbował rozwalić tamtejszą bramkę. Zaglądacie do środka kamiennej budowli z szkieletami, które ładnie ozdabiają górę, po środku, poza znajomą klapą, znajduje się mężczyzna, który ma założone kajdanki, ma wsadzony knebel do ust i chyba w tym momencie śpi. Rozpoznajemy go? Rzuć sobie na inteligencję. Ja poświęcę latarką, może jakieś ułatwienie? Rzuć sobie, no. Oboje macie z ułatwieniem, ty masz tak samo, jeżeli chciałbyś rozpoznać. Inteligencja. Ja się po prostu opieram o ścianę i cały czas palę papierosa, patrząc z takim... Weszło. Weszło na połowę, nie na połowę, ale weszło. 42 weszło. Na 100% ma 90, 52. Przyglądacie się, patrzycie jeszcze raz na nazwisko, ty sobie nagle go przypominasz, opowiadałeś o nim, był koleś, który miał za ciebie wejść do pracy. Romero. Romero. G. Romero. G. Jak gówno mnie to obchodzi. Muszę się dowiedzieć, gdzie ukrył. Muszę się dowiedzieć, gdzie ukrył klucz. Jeśli nie, to sam własnoręcznie wyrwę mu kości dłoni i uformuję ten klucz. Klucz do czego? Jaki?
do tej klapy. A co tam jest? Czemu tam chcesz wejść? Z mojego ostatniego śledztwa przed pobytem w szpitalu wynika, że pod spodem znajdują się góle. A było. Byś... No, ale myśmy sobie też poradzili z nimi. No ja tak, swoją drogą. To takie, jakby coś się stało, to proszę się tak nie przejmować, one dziwnie wyglądają, niby żyją, niby nie. No, spokojnie. Opisujesz nieumarłych, synku. To góle też... No próbuję tak przedstawić osobę, która jeszcze nie widziała. Ciężko opisać. Wygląda jak pies, ale jak człowiek. Mhm. No, a właściwie jeszcze jedno, bo tego się nie dowiedzieliśmy. Dlaczego ty do tego szpitala trafiłeś? Niech to pozostanie moją słodką tajemnicą, Mike. Matt. Przecież tak mówię, Mike. Okej, okay, no to jest to otwarta klatka? Mogę tam wejść do tego? Nie mamy klucza. Czekaj, to gdzie on jest zamknięty? W środku czy on gdzie? To... On jest w środku. Aha, czyli on jest przed nami. Kłuty w środku i do... nie tak, możemy jest klapa pod tym. Nie, klapa jest na dole. Pod czyli nim. Mogę dojść do tego? Tak, absolutnie. No, o to nie chodziło. Świeciłeś mu nawet. Mm. Okej, okay, no to podchodzę. No, to może być paskudne. Koleś otwiera oczy? No i co? Mm. Jak się zadrzesz, to urwę ci ucho. Wyciągam nóż. I ściągam knebel. No, czemu nie dasz mu tego klucza? Jakiego klucza? No klucza do tej klapy. Ale... to nawet nie jest grobowiec mojej rodziny. Jak? No jesteś Romero, nie oszukasz. I wszyscy o takim samym nazwisku mają mieć jakiś losowy klucz? Wiecie co, ja myślę, że może być wielu Romero. Mm-hmm. No ale albo może kłamać. Ja myślę, że nie wszyscy mają dziury w głowach. Spokojnie. Dobra, no może słyszałeś coś, kto może mieć ten klucz? Dobra, a nie możemy tego otworzyć bez klucza? Nie wiem. No w sumie mamy tu detektywa, który może tam nam pomóc troszkę, żeby ludzie się tak nie kręcili. Jest tu spokojnie, jak po burzy na środku morza. Ale jest też ochroniarz cmentarza. Czy jest kuloodporny? Na pewno nie jest ciosoodporny. Łatwo wystarczy. Łatwo go powalić. Kula jest jak cios, no ale tylko Romero... szybszy i bardziej skoncentrowany. Dobra, Romero, kurde, no muszę cię troszkę chyba dźgnąć. Powiesz coś? Słuchaj, no... Rzuć sobie na zastraszanie z ułatwieniem, Jezu. Bo to jest niepokojące. Czy on się wygląda na kogoś, kto wie? O Jezu. Ty masz jakieś klucze ze sobą? Z ułatwieniem. Jest... Dobra. 70? Albo? 20. Wchodzi. Weszło. O 2. Romero tak patrzy. Nie, ale nie ma co. Lepiej mnie nie dźgać. Ja tak trzymam go za fraki, żeby mi się nie szarpał. To nie wiem, na które też żebro. No, będzie blizna, no. Wito. Ale... Zaraz. Połamy mu kolana. Myślę, że to nie będzie potrzebne. Lepiej mu zrobię bliznę. A potem połamiemy kolana? Można, jak nie będzie dalej mówił. Patrzę do niego. Patrzę się w stronę karta. To jest niepokojące, wie pan. I to rozpalę. Z tego słynę. Miło mi. Dobrze, słynę, czy... Schmidt. Znałem jednego Schmidta. Tak? Tak. Miał na imię Messer, był samolotem. Wow. Może jakaś rodzina, nie wiem. W tym czasie, jak wy rozmawiacie, no. Ja chcę Vito odciągnąć trochę na bok i chcę tak mówić, żeby Eckhart nie słyszał. Mhm. I mówię mu... Słuchaj, nie wiem, czy powinniśmy teraz Eckharta traktować tak jak kiedyś. On nie do końca jakby, wiesz... To czy nie ciąć tego gościa? Nie ciąć gościa. Spokojnie. Nachylam sobie tego gościa. Udawaj, że cię potnę. Tylną część loża. Teraz śpiewaj! Ała, jak boli! Ty debil. Kłamie. Nie boli go, to jeszcze raz go... Kurwa... Drugi raz to samo. Ojoj, moja... Twardy się nam trafił. Lewa strona. Kurwa, z prawej cię ciąłem. Czy ja już krwawię?
Dobra, zatamuję to twoim tupetem. Ma, może tupet? Ma, nie. Ma tupet? Nie? Ciągnę za włosy. Ała! Ała! Człowieku! Koszulik, greka. Blokuję, żeby nie widać było, że nie krwawi. No dobra. Dobra. Jeszcze chwilę musisz pożyć, bestio. Dobrze, spokojnie. No, masz latarkę? Masz latarkę. No mam. Poświeć mi tutaj. Wsadzam sobie po prostu papierosa w usta. Wyjmuję torebkę i z torebki zaczynam wyjmować jakieś swoje szpargały, tak? I to są, o, na przykład klucz, nie? Więc... Na przykład. Na przykład, nie? Pierwsza trzynastka. I co z tym robisz? Nie, przyglądam się, wiem, że nie jestem ślusarzem, ale pytam się, masz nóż? Ja mam. O, nie zdarzyłem podać. I chciałabym... Chyba mam. Z racji tego, że pracuję z samochodami, zdarzały mi się przypadki zamkniętych drzwi i chciałabym właśnie spróbować coś podobnego na tej kłódce. Dobra, zręczne... jako że masz elementy, którymi możesz się wspomóc, to albo zręczne albo otwieranie zamków, ewentualnie siłowo. Nie. Zdecydowanie nie. Forsujesz? Forsuję. A na co rzucasz w ogóle? Rzucam na zręczne palce. No kurde, nie. Co się stało? Widzicie, jak Billy nachyla się, wkłada najpierw klucz, potem dokłada nóż, kręci, widzicie, że opór sam zamek stawia bardzo duży, to jest bardzo stary zamek. W końcu klucz puszcza, nóż wypada z ręki i wbija się temu kolesiowi w brzuch. Eckhart, imponujące. Szlak! A ten koleś... Dobra. Czy teraz krwawie? Nie wyciągaj tego czasem. Nie wyciągaj. Mam związane ręce. Dobrze. Znaczy, nie wyciągaj tego czasem. A, bo miałem wyciągać. Nie. Ja myślałem, że wy żartujecie. Podchodzę, mówię i tak... Klucz jest w grobie obok. O ty frajt! Rzuć sobie na bijatykę. Nice. Nawet jak jest unieruchomiony? Rzuć sobie na bijatykę. Piątka. 25. Let's do it. Let's get poppin'! 16! Uderzasz go, koleś pada na ziemię i widzicie, jak taka kałuża krwi wokół zaczyna się podchodzę do typa, wymuję chusteczkę z torebki. I chcę mu to zacząć upychać wokół tego noża. Pierwsza pomoc. Ja właśnie to samo chciałam, że Teresa mi tak mówiła. A nie mówiłaś, żeby nie wyciągać? Nie wyciągaj tego! Nie może wyciągnął. Kontynuujmy. Odejmuję jeden od szczęścia i wchodzi. Przyłożyłaś, spiętrowało się. Coś, co ma wyglądać jak opatrunek, albo nawet po prostu forma tamowania, byleby tylko ten nóż stanowił korek do tej rany. Koleś zdecydowanie nie ma przytomności, zwłaszcza, że przed chwilą włoska fanga posłała go na deski. Eckhart obok. Ja jeszcze mu knebel z powrotem wciskam. Doskonale, teraz jeszcze go zadusimy. Nie, no ma nos. Ale czy prosty? Nie, no prosty chyba. Tak chrupnęło. Kurde, no to... Nie, spokojnie. Czy... Buchnąć nos, czy jest opór? No. Lekki jest. No jakiś dobra. Duży. Czyli taki, że on będzie oddychał? No co tak grzebiesz przy denacie? No nie wiem, no. Jaki denat? Potencjalny denat. Bo faktycznie może się udusić z tym kneblem, ale jak się zacznie drzeć, to co? Jesteśmy na cmentarzu, jak się udusi, to nie będzie musiał daleko iść. Dobra. No. Wizytówka? Nie. Sztucham Amy i mówię, wiele się zmieniło w Nowym Jorku. No, Włosi lepiej biją. Nowy Jork był taki zawsze. Nie każdy spoglądał za kurtynę rzeczywistości. Udam się po klucz. No to ja żegnaj. Nie żegnaj, no zaraz wróci. Ja cię cały czas słyszę, Mike. Poświecić ci, Donę? Dene? Dino? Tak. Dlaczego cały czas nazywasz mnie dinozaurem? Czy to jest księżyca? Czyli nie Dino, Don. Don.
Donekart. Dobrze. Donekart. Stary, dobry Donekart. A jak tam będą te kule, to co? Ano, to jest dobre pytanie, Amy. Ja myślałem, że do tego momentu już go spotkałem, a później już nie wiem. Po chwili Eckhart wraca z kluczem, który jest cały brudny od ziemi, łącznie z dłońmi Eckharta. Duży, żelazny klucz. Mam. Daj mi. Biorę od niego. Magiczne słowo. Proszę? Prawo. Przekręcasz klucz. Czujesz, jak jakiś mechanizm pod tą klapą, nawet nie metalową, pod klapą kamienną się porusza. Mhm. Najwyraźniej bardzo stara robota. Okay. Przekręcasz, używasz trochę siły, podnosicie tę klapę, jest ciężka. Udaje ci się ją podnieść, odkładasz ją na boku i ze środka zapach padliny. Wali trupem. Wali trupem. No wali. Wali. Ja w międzyczasie mogłem obmacać tego gościa, czy ma portfel? Ma. Chcę wyciągnąć jego dowód, żeby wiedzieć, gdzie mieszka. Mhm. Teraz sobie, no teraz kasę też sobie. Teraz mieszka. Zapisz sobie $5. Mogile. Za długo będzie tak. Eckhart, w końcu. Udało się. No to co, wchodzimy? Jeśli chcecie, ja się zawijam. No to, to co? Swoje zrobiłem. Chciałem się upewnić, czy da się to otworzyć. I tak. Miałem pewne podejrzenia, że Romero to jednak ten Romero. No i to był ten Romero. I wszystko po stronie prawa jest jasne. Ale to w sprawie jakiej w sumie ten Romero był ci potrzebny? Do której sprawy? No, chciałem wiedzieć, czy to on. Okay, tak, po prostu? Chciałeś otworzyć tę klapę. No tak, klucz pasuje. Okej, okay, i co teraz z nim? Ma nóż, kurde, w brzuchu. Zezwaj na policję. No to przecież my tu jesteśmy, to jak to? Faktycznie. Jesteśmy policja w tym razem. Ty. Prawo. Widzicie, jak oczy mu się zaświeciły? Mm. Racja. To ja jestem policja. Wyciąga z zapazuchy broń. Nie. Za mną. Musimy dopaść te bestie. I schodzi na dół. Będzie mięso armatnie. Nie żartuję. No ty. Schodzicie na dół po kamiennych schodach. Wszyscy? No, tak. No oczywiście, że tak. Trzymam się lekko z tyłu. Czy ty dalej masz papierosa? Mam. Okej. Okay. W ciemnościach czegoś, co wygląda jak powoli niknący jakikolwiek szczegół. Jest tam naprawdę ciemno. To jest co, latareczka. Latareczka bardzo pomaga. Dotychczas jedyny świecący punkt, czyli papieros Billy oraz papieros Eckharta. Najwyraźniej zdążył go odpalić, schodząc przed wami. Latarka rzuca o wiele, wiele więcej światła. Długi, prosty tunel, który wydawałoby się, że nie ma zakończenia. Im głębiej idziecie, nic po bokach. Kamienny tunel powoli przeradza się w coś, co wygląda jak wykopane gołymi rękami. Po lewej stronie coś się zawaliło. Być może inny korytarz. Po prawej stronie to samo. Idziecie już dobre 5 minut. Nic. Eckhart w końcu się zatrzymuje. Daleko. Daleko co? Zaszliśmy. Oj, to prawda. No tak. Przez te ostatnie miesiące. Czy zapach jest tego, tej zgnilizny? Nasila się. No ale chyba idziemy w dobrą stronę, bo coraz bardziej wali w nozdrza. Pytanie, jak daleko jeszcze? To się za niedługo dowiemy. Spiżarnia zła. No. Życie, idziemy dalej. Przedsionek tak. Piekła. To tam, gdzie zmierzamy. A chyba ty zmierzasz, Matt. Tylko musimy ten, no... Ja już tam byłem. Mike. Właśnie. Fajnie. A skąd w ogóle przypuszczenia, że tam mogą być góle?
Czytałem książki. O. Miałem dużo czasu, będąc w szpitalu. Jakie książki? O, od kogo? Zajmował się mną niejaki Townsend. Nie był co prawda lekarzem, ale dobrze patrzyło mu z oczu. Charles? Charles Townsend. O, my go znamy. Również go znam. To cieszymy się bardzo. To w jaki sposób się tobą zajmował? No te książki podawał. Opiekował się mną, kiedy byłem zdecydowanie najniżej. Prawie zrównałem się z poziomem moralności tego miasta. Ale nie. Powiedziałem sobie w głębi duszy. Pomyślałem, albo ja. Albo ja. I kto wygrał? Ta walka wciąż trwa i to jedyna rzecz, która trzyma mnie przy życiu. No. Gdy po mnie przyjechali, rozmawiałem przez telefon. Jakiś Włoch dzwonił do mnie. Ale nie mogłem rozmawiać, bo już prawie wykopali drzwi. No to byłem ja, to ja z tobą wtedy gadałem. To mogłeś być ty, brzmi cię bardzo podobnie. No, przeważnie przypominam siebie. To rzadka cecha. Może nie jestem sobą. Właśnie dlatego ludzie szybko to tracą. Tak. Wykopali drzwi i siłą zabrali mnie do jakiejś izolatki. Nienawidzę, jak zabierają coś siłą. Zwłaszcza jeśli jest to godność. Jeszcze kilka innych rzeczy. Portfel. Prosciutto. Spaghetti. Jest taka potrawa. Ciągnie się. Jak ta historia. Nie ma sensu więcej o niej mówić. Jak ten tunel. To prawda. Bystry wzrok. Panno Newton. Bystry wzrok. Nie było z wami takiego grubego. Był. Ale już go nie. Pękł. Nie, w Polsce. W Europie. Daleko. No, cały miesiąc płynął. Wpław. Chciałbym to zobaczyć. Ja jak również. Boja. Jak boja. Dryfował. Jak boja. Lepiej to ustalić przed. Jest do tego. Pojechał na pogrzeb matki. Swojej. Przecież nie da się tam dojechać drogą lądową. No ale... To jest takie potoczne, na przykład jazda z... tym, ze zbrodnią. Jazda z tym, nie? Tak. Prawo górą. To nie, że prawo góry, tylko że prawo rządzi. To nie? Prawda. Nie w tym mieście jednak. Zatargali mnie do tego szpitala i tam, mimo tego, że w pełni byłem zdrowy na umyśle, a? To podawali mi różnego rodzaju medykamenty. Nie. Ale właściwie to dlaczego? Byłem gliną. I to dobrym gliną. Jedynym błędem, jaki popełniłem, było zeznawanie przeciwko moim kolegom z policji. Można więc powiedzieć, że zostałem wygnany i stałem się renegatem. I jakaś paskudna szuja doniosła, że jestem niespełna rozumu. Niespełna magazynków, pakowałbym w niego teraz. I to on jest powiązany z Romero? Romero oberwał rykoszetem. Miałem pewne niezałatwione sprawy. Chciałem się dowiedzieć, co i jak, którędy i dokąd. Dlatego pytałem ludzi. Zbierałem od nich anegdoty, aż w końcu przyszedł on, Romero. A bo coś tam było na komisariacie, no faktycznie. No. Kojarzyłem go właśnie stamtąd. Okej, okay, dobra, czy no jesteś to... renegatem? Można tak powiedzieć. Myśmy Romero nie poznali przy sekcji zwłok Dudleya jakoś? Może być. Tak, to było tak, to myśmy, bo myśmy wtedy ten grobowiec w aktach, czy jego nazwisko w aktach znaleźli. Tak, myśmy... bo on se tam dorabiał. No. Ale ja bym zrobił jedno. Chodźmy dalej, duszno się robi. Doskonale. No tak, to może zgasić i ten... Mike bety. Ma rację. Wypiął bębenek rewolweru, przekręcił, zamknął. Jesteście zdziwieni, prawdopodobnie ma dwie bronie, bo przed chwilą naciągał zamek. Dobra, to idziemy dalej? No idziemy! Słysząc bębenek,
odruchowo sięgam do torebki po mój pistolet 22. Jasne. Idziecie jeszcze kawałek przed siebie. Jeszcze po drodze do Billy. Ty, Billy, się dobrze czujesz? No wali tutaj. No wali, ale to wiesz, taka nowa sytuacja. Wiesz. Jest sobie pod ziemią. Nowa jak nowa. A już byłeś pod ziemią. A, bo no, ty tą dziurę wykopałeś. No dobra, to no. Dobra. No, w sumie. No nie wiem, czy to, co przeżywała w dzieciństwie ją mogło przygotować na coś takiego? No, obcowanie z Joelem na pewno. To ona bardziej obcowała. A ty, jak nie? Ustaliliśmy, nawet bardziej. A tu później? Wtedy też. Nie patrzę na nich, po prostu idę przez siebie. To jest stara szkolna miłość. Zapisuję. Wyciągam do tej dziecki. Hard. Kurczę, nie widać. Ja chciałam mu wytrącić z ręki w tym hard czasie. Hard habits, old die. Co? Albo coś tak się mówi. A to chyba po jakiemuś... Old habits, hard die. Die hard? Die hard. Chodźmy. Szklana pułapka, byłem w takiej. Poprawię krawat, po czym ruszacie. Jeszcze kawałek idziecie przed siebie i faktycznie nasila się ten paskudny zapach. W końcu Vito zaświeciłeś w jedno miejsce i widzisz, że tunel rozwidla się. Prawa i lewa strona. Po lewej stronie widzicie nieco większe pomieszczenie. I to stamtąd dochodzi ten zapach. Na podłodze pełno martwych zwierząt. A pełno. Po prawej dalej tunel. Co widzisz? Tam nic nie widać. W tunelu nic. Przyglądasz się, widzisz martwe lisy, szopy pracze, kilka psów, koty wiszące za ogon, podwieszone przy suficie. O rany. Rzuć sobie na poczytalność. Spoglądaj mi. Dobrze, że nie ludzie. Weź, tak się wyszło. Roadkille. Widziałaś ich sporo. Tego jest tylko po prostu więcej w jednym miejscu. Czy są ponadgryzane jakoś? Rzuć sobie na spostrzegawczość. Ja się mówię... Italiano, weź poświeć tu bardziej. Weszło. To ja podchodzę troszkę bliżej, żeby lepiej poświecić. Kilka z nich to tylko części. Widać, że były odrywane, przykładowo głowa od reszty ciała. Kilka z nich ma ślady po zębach, jakby rzuciły się na to wilki. A mówiąc o wilkach, z miejsca za wami słyszycie... Stąd szliśmy, czy z prawego? Z prawego. Ej, czekajcie, bo to tam jest? Świeć! Nie jesteśmy sami. Świecę w tamtą stronę. Świecisz w tamtą stronę i widzisz, jak przez cały długi tunel coś na czterech łapach wielkości małego niedźwiedzia albo człowieka pędzi w waszą stronę, odbija się, biegnie kawałek po ścianie, odbija się, biegnie dalej, kapie mu z pyska, jest coraz bliżej was. Strzelajmy! Czy my wszyscy jesteśmy ustawieni jakby? Ładuję do rękę. Tego, czy jakoś rozdzieliliśmy się część w tym pomieszczeniu? Jesteście w tym pomieszczeniu. Daj! Bestia, trzymaj! Jakby... Cztery. Hamuje przed wami. Tak. Hamuje. Zatrzymuje się, prostuje się i widzicie, jakby humanoidalna postać, ludzkie dłonie, całość pokryta sierścią. Powoli to migają. Czarna sierść, miejscami podpalana, jak u Rottweilera, długi pysk na obniżonej szyi, uszy, jak u Dobermana, patrzę w waszą stronę. Smokam do niego. Bardzo śmieszne. O Dudley. What the... Dobra, kim jesteś? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czego tu szukacie? Przepraszamy, zwabił nas zapach padliny. Ja patrzę na Eckharta. Eckhart jest zdziwiony. Trzyma broń i patrzy przed siebie. Okej, bo po prostu z czystej ludzkiej ciekawości tu weszliśmy. Nie no, szukamy guli. No i szukamy guli. To właśnie znaleźliście. A jesteś... Ty jesteś gulem? Psem.
Człowiekiem. Jak ty gólem jesteś, jak ty gólem? Niedźwiedziem. To jest gól? Będziemy się o to kłócić. Nie. Ale jakbyśmy ostatnio czyli z gólami, to inaczej nie, nie, wyglądało. To inaczej wyglądało, czy wyglądało tak samo? Nie, to nie były góle. O, okej, okej. Przepraszamy, nie chcieliśmy zakłócać wieczoru. Po prostu ten zapach jest niepokojący dla nas i... Rzuć sobie na gadanie, no. To... Ja sobie go wyobrażam jako takiego ala wilkołaka trochę? Tylko o wiele niższy, nie jest tak masywny. Aha, to jest człowiek nie jest taki duży. Nie, 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 nie. On jest mniej więcej wzrostu mata. A czy ja sobie go wyobrażam bardziej jakby taki forma przejściowa między człowiekiem a wilkiem, tak jakby zaczął. To bardziej taki humanoidalny Doberman chyba. No, taki no. Czy czwarte człowieka, półtora Kogo? Wilka. I dlatego ma dwa serca. Umięśnione ciało, nagie, pokryte sierścią, gdzieniegdzie. Widzicie ten podpalany fragment, zupełnie jak sierść Rottweilera. Łysa głowa, kilka ludzkich jeszcze cech twarzy, uszy położone do tyłu, choć dobermanie. Mhm. Przygląda się cały czas wam. Nie weszło. Nie weszło ci? Nie. Dobra, dobra. Weszliśmy tutaj, bo podobnież tu był jakiś problem. Ale jak widać, nie jesteś problemem. Czy nie? Czy tak? To ty te zwierzęta sobie zjadłeś? No bo głodny był. No. Ja i inni podobni do mnie. A czy jest więcej? Czy jest ich więcej? Więcej, więcej. Okej, okay, dobra. Dobrze, a czy możemy wam jakoś pomóc? Wyjdź stąd. A wy ludzi nie atakujecie, czy atakujecie? Zależy, czy pociągnąłbyś za spust. No jakby mnie zaatakował, to bym pociągnął, no co mam ci powiedzieć? Dlatego mamy impas. Impas? Co to jest? Co to za narzędzie? Eckhart przysuwa się do ciebie głową i... Obezwładnij go. Nie. Nie. W sensie, spokojnie. Robi dwa kroki do tyłu. Mhm. Okay, dobra, ile tam was jest? Mogę jeszcze się takie rzeczy spytać? Co cię to interesuje? No interesuje mnie, no. Nie wiem, jak się rzucisz na mnie, to będę wiedział. Czy rzuciłem się? No nie, no ja też nie szczeliłem, no to co? Ale to ty jesteś, nie u siebie. A to, no, cmentarz to mój dom. Czy ten, czy tamten? Czy wy macie kolegów w El Edente? Mamy tam, gdzie trzeba. No to dobrze, że nie to. Bo tam nie trzeba. Rzuć sobie na zastraszenie. Nie straszę go. Okej. Okay. No, nie chcę go wystraszyć, po prostu mówię tak. No, no tam nie trzeba. No. Okej, okay, dobra, no to chyba wychodzimy. No. To chyba Eckhart wszystko daje... wyjaśnione, nie? No to no. Skoro oni sobie jedzą zwierzęta, to możemy chyba stąd wyjść, nie? Nie dobra, musimy... trzeba Dudleyowi powiedzieć, żeby nie chodził na cmentarz. Sprawa rozwiązana. Chyba. Tak. Tak. Jest rozwiązana. Tak? I tak lekko odciągam, chcę odciągnąć Eckharta bardziej do tyłu, żeby nie... Zrobił krok do tyłu, chowa rewolwer, próbuje złapać za drugą broń, powstrzymuje się. Nie tak tyłem. No dobrze. Żegnaj, psołaku. On tylko tak spojrzał na niego. Przecież znasz moje imię. I odbiega. Co? Eckhart idzie przed siebie. Wychodzi stamtąd. Łapie go za ramię. Zatrzymał się? Panie Eckhart, co to znaczyło? Co to było? Jak cię zna? Jak się znacie? Wydaje mi się, że coś mnie poprowadziło w to miejsce. Rodzina? Brat jaki jest zaginiony? Ojciec? Żona. Psychologia. Idzie dalej. Żona powiedział? Żona. A czy to matko? Nie, to był mężczyzna. To był mężczyzna. Nie, dlaczego? Ciężko powiedzieć, nie było powiedziane. O, rzeczywiście. Czy jesteśmy w jakikolwiek sposób w stanie określić płeć? Czy to już jest tak zdeformowane? Jest to bardzo postać? Mocna deformacja, okay. Biologia na pół. Okej. Okay. Kto ma dużą biologię? Ja. Dobrze, czy to znaczy, że nie. Ona była człowiekiem? Ale to nie wiadomo, czy to jest ona, bo to na przykład może być jakiś inny członek stada. Albo w ogóle nie.
Tego kompletnie nie wiemy, tak jakby to są tylko nasze domysły. Biologia na pół? Mhm. Jakbyśmy rzucili biologię na pół, to byśmy mogli stwierdzić płeć, to wtedy by nam pomogło, jakby biologię ma... Co się stanie, jakbym forsował? Tutaj byłoby ciężko forsować, natomiast no, prawdopodobnie coś mogłoby się zacząć dziać z tymi tunelami. Okay. Mm. To nie. Nie. Może stąd wyjdźmy, bo powietrza brakuje. Czy to znaczy, że oni wcześniej byli ludźmi? No. I coś się chyba stało, że się tak zmienili? No nie mieliśmy okazji się spytać. Mm. Chyba, że zaryzykujemy, pójdziemy dalej się spytać, ale to nie wiem, czy to jest tak warto. Nie wiem, czy jest to... Może lepiej pogrzebać gdzieś. Raczej nie są skorzy do wizyt. No. Townsend będzie naszym może kontaktem. O. Czemu pan detektyw nazwał to pszczołakiem? On już wyszedł. Później wyzwyczajesz się. No, odwracasz się, nie ma Eckharta. My też idziemy w kierunku wyjścia chyba, nie? No, do wyjścia, do wyjścia. Wracacie do wyjścia, wchodzicie po tych samych schodkach i widzicie, że na boku mauzoleum siedzi Eckhart z papierosem. Rzucacie okiem na pana Romero, a raczej miejsce, gdzie był pan Romero. I widzicie smugę, jakby został gdzieś przeciągnięty. I ślad po kołach samochodu. No nie, z moim nożem. A, no fajnie. O nie. To ty go odesłałeś? Nie ja. Jak tylko wyszedłem, już go nie było. Czy ktoś jeszcze wiedział tutaj o mauzoleum? Że tu jesteśmy, albo ktoś będzie. Jego zabrał. Bo to nie ciekawe, dzwoniliśmy. Że mówisz, że wy tu będziecie. No my, paczką. A ktoś wie, gdzie on mieszka. Wątpię, żeby wrócił. Ja też, ale jak zacznie sypać, robić 60, to znajdziemy. W razie czego. No okej, dobra. To teraz jaki plan mamy? Co robimy? Albo nie robimy. Dziękuję, że powstrzymałeś mnie, Mike. Nie ma sprawy. A jeszcze raz. Mam tylko pogorszyć tę sprawę. No, tak. Przepraszam, że tak jeszcze spytam, ale opowiedz więcej troszkę o tej sytuacji z żoną. Jak to się stało? Co Eckhart to się stało? Gasi papierosa o dłoń. Pstryka. To długa sprawa. Dawaj. Czas. Wmierzała się w nie to towarzystwo, co trzeba. Zadzierała z psami. To ja jestem psem. Tak szepczę, żeby nie słyszał. Co mówiłaś? Straszna szkoda. To prawda. Nie byłem najlepszym mężem. Nie jestem najlepszym ojcem. Co? No, śmiało opowiadam. Tak mi się wydaje. Podczas mojej nieobecności, gdy byłem w stanie Iowa, moja żona zakręciła się wśród złych ludzi. Zwykła ciekawość, która przeciętną osobę zaprowadzi maksymalnie do grobu. Ją doprowadziła do tego miejsca. I puka w tę klapę. No to co to... Dlatego udawałem niepoczytalnego. Żeby mieć dostęp do ksiąg tego całego Townsenda. Nie wiedziałem do końca, czy mogę wam zaufać, więc przed wami też grałem. Odpina brodę. What the fuck? Double agento. Teraz jestem pewien, że moja żona tam jest. Ale to moja prywatna krucjata. Jest pewnie jednym z nich. Jednym z guli. No to co, to chcesz własną żonę uchatrupić? Nie. Nie powiedział. Nigdy nie mówiłem, że chcę zabijać kobiety. No okej, okay, no ale to myślę, że ci się uda ją jakoś odczarować? Chcę zrozumieć, co i czy to byłem ja. Czy byłem powodem jej zatracenia człowieczeństwa. Co pan detektyw rozumie przez nieodpowiednie towarzystwo? Kto to był? Dziwni ludzie, którzy gromadzili się. Czerpali niesamowitą radość
zrobienia krzywdy innym. Francuzi. Kilku z nich na pewno. Pachniało świeżym masłem. Gdy wstawałem rano, a moja żona przygotowywała śniadanie. Ale te czasy już dawno minęły. Ci źli ludzie zostawiali po sobie nic dobrego. A ja nie lubię, jak coś jest niedobre. Tylko ból i cierpienie. Albo śliwki. Są paskudne. Albo rodzynki w serniku. Szczególnie w mięsie. Nie przepadam. Ja też. Niektórzy robią... To powinno być zakazane. Znam doskonale prawo karne, jak już mówiłem. Tu nie blefowałem. Nie ma żadnego paragrafu na śliwkę w mięsie. Ale na nią myślę. Poczekamy, zobaczymy. Racja. No dobra, no to jaki masz plan? Muszę się przygotować. Muszę więcej przeczytać i samemu zrozumieć. Na razie dużo czasu zajęło mi stanie się legendą tego cmentarza i spowodowanie, że gazeta trafi w wasze ręce. Tak, wyprzedzę wasze pytanie. To wszystko ukartowałem ja. A wystarczyło zadzwonić. Czy... Zapomniałem numeru. Nie zachodu. Okej, dobra. To siadło pięknie. O Boże. No dobra, czyli co, to możemy jeszcze coś pomóc, czy to jest już... Bardzo miło było z wami współpracować. Podaję rękę. Podaję rękę. Dzięki, Mike. Już nie musisz udawać. Dlaczego miałbym udawać? Okej, już spoko. Podaję rękę, całuję. Tutaj to samo. Ci ludzie, książki, o których pan tak wspominał. Tak. Gdzie je znajdę? Myślę, że Maya Townsend. Dziękuję. Czy kontaktowała się z panem Emily Sharp? Zdaje się, że tak. To nazwisko coś mi mówi. Co powinno mi mówić? No. I widząc to wszystko, co miało miejsce, nabieram troszeczkę więcej śmiałości, widząc, że jakby no, ci ludzie też mieli do czynienia z dziwnymi rzeczami i w sprawie morderstwa w Detroit. Tam zacząłem. Po mapie. Prosto tutaj. Dokładnie do tego tu jestem. Wszystkie tropy wskazują, że tu znajduje się źródło problemu. Nie znajduje się tutaj, kochaneczko. Jest gdzieś daleko. I może być pomiędzy nami wszystkimi. Powodzenia. Idzie sobie. Mhm. Wyjmuję z torebki papierosa i nerwowo odpalam. No, to jest zapalne, to może. Rozumiecie. Też chciałbym tam usiąść, tam gdzie był Eckhart. Jeszcze ciepło. Leży paczka papierosów. Wciskam do kieszeni. Mm. Nawet siadam. Zostałeś ciepły kamień jeszcze. No właśnie, o to chodziło. Bo śmieje nogi bolą. Nie spodziewałem się. Dwóch rzeczy dzisiaj ale się spodziewałem. Ale ograł. No. Co ty smutno? Bambino. Znowu masz węgiel na twarzy, i to. Gdzie? Albo to jest kawałek gleby, nie wiem, boję się jeszcze trochę. To chyba gleba była. Kurde. Widziałem, że... Ta z korytarza. Dobra, słuchajcie. No i co teraz? Gdzie się udajemy? Townsend chyba wydaje się chyba oczywistym. Wiecie co, a nie jest już za późno na takie eskapady? Która jest godzina? No już jest tak. Teraz jest koło 19:20. 7:08. 20:30. Bo się nie zabawę tak. 8:30. 8:30. No. 8:30. Pojedźmy do antykwariatu, zjedzmy coś. Bo jeszcze też mieliśmy te księgi zobaczyć, tam chciałeś. A, poszukamy. I te listy w ogóle, no w sumie... Miałem zaproponować pulpetę, ale w sumie u was też jest dobre. Kiełbasę, siemi kiepko zjemy. Pierogi. Salcesą. Salcesą. Zbieracie się. Tłuszcz. Z powrotem do samochodu. Mhm. Po drodze
Vito i Matt na zmianę wymieniają się zawartością lodówek, co powoli przeradza się już nawet w grę, gdzie po prostu podają składniki różnych potraw, a potem potrawy. Trafiacie do samochodu. Na hasło antykwariat Kowalskiego doskonale wiesz, gdzie jechać. Już tam było. To po pierwsze. Po drugie, noce w Nowym Jorku na szczęście jeszcze nie jak w czasach współczesnych nie są aż tak zatłoczone. Udaje ci się dojechać prawie że bez większych kłopotów. Nikt cię nie denerwował. Faktycznie kilka furmanek zjeżdżało jeszcze, ale udało ci się je ominąć. Jesteście pod antykwariatem Kowalskiego. No to co? Ej, chyba trzeba otworzyć. Chyba, że ja muszę robić. Daj klucze. Proszę. Mac. Otwieram zamek w drzwiach. Wyrwał ci klucze, otwiera drzwi. Po prostu zrezygnowana patrzę. Ciężkie, dębowe drzwi. Tym razem nie zamknięte na kolejne łańcuszki, które zostały zdemontowane po tym, jak Joel paranoicznie ryglował wręcz cały antykwariat. Otwieracie. Pierwsze, co widzicie, to ktoś przez dziurę na listy wrzucił jakiś list. A cóż to jest? Chcę go w łapsko strzelić. Już mam to w ręce. Się. Chyba, że mamy rzucać na... Rzucaj. To szybciej. To szybciej. Zręczność. No co za paskuda. No. O! 92. Tak? Wiesz, ile ja mam? No ile masz? Dwa. Wow. Na to mi wejdzie. Złapał list i od razu instynktownie pod światło, żeby zobaczyć. To ja tak po prostu... Odruch bezwarunkowy. Patrzę. No. I otwieram. Nie powstrzymam się, nie mogę. Otwierasz list. I wyciągasz. O Jezu! Pieniądze chyba. Matt, naprawdę. Do kogo to było? Zrobić? To ty. Przeczytaj. Wow. Ale dżentelmeństwo. Naprawdę, Mati. Ty tak zawsze? Jakieś bilety? Na głos! Już. Chyba, że to do ciebie, no to... Na głos! Mam serdeczną nadzieję, że zostaję panią w dobrym zdrowiu. Nazywam się Lord Reginald Blackwood. Choć zapewne to nazwisko niewiele mówi. Zamieszkuję rezydencję w Middleburg, która stała się domem dla wielu eksponatów z najdalszych zakątków globu. Doszły mnie słuchy, że prawowity właściciel antykwariatu, a panny partner, Joel, wyruszył w przykrej sprawie do kraju swych rodziców. Moje najszczersze kondolencje. Nie zmienia to jednak faktu, iż od dłuższego czasu myślę o wyprzedaniu rodzinnych zbiorów i w związku z tym poszukiwałem odpowiedniej osoby do wyceny moich eksponatów. Tak popatrzyłam po nich. Chciałbym zaproponować tak pani, jak wybranym towarzyszom, znowu popatrzyłam, wyjazd do Middleburg celem przeprowadzenia ekspertyzy rzeczoznawczej i współpracy w zaplanowanej przeze mnie aukcji, która zwieńczy wasz pobyt. Wszelakie koszty podróży pozostają po mojej stronie. Dlatego też załączam w liście weksel, który upoważni podróżnych do 4 biletów kolejowych z Nowego Jorku do Schenectady, gdzie odbierze was mój szofer Julian. Ta raptem kilkugodzinna trasa, pobyt w rezydencji wraz z wyżywieniem i gościną zagwarantuje antykwariatowi tak rozpoznawalność, szansę na zdobycie nowych eksponatów oraz jednorazową zapłatę w wysokości 4000 dolarów. O, makaroni! W wypadku podjęcia się oferowanej pracy proszę o poinformowanie konduktora przed rozpoczęciem podróży. Koleje Stanów Zjednoczonych przekażą mi stosowne informacje. Lord Reginald Blackwood. Jaki może cię opowiadę? Ja wycenię wszystko, tylko za 4000 wycenię wszystko. Wiecie co? Najzabawniejsze jest to, że właśnie Joela teraz nie ma. Akurat teraz. Akurat teraz! Dziękuję za sesję.